tym razem witam Was prosto z konferencji z Sony. Zobaczmy, co przygotował japoński koncern na najbliższe miesiące. And 4.6 inch Compact. A oto już mniejsze z rodzeństwa Xperia XZ1 Compact, czyli taki kompakt na sterydach, bo tak, mamy tutaj dość nieduży, widzicie, powiedziałbym nawet, że bardzo mały dla mojej dłoni telefon, czyli świetny sprzęt dla osób o mniejszych dłoniach. Mamy mały telefon, ale z mocarnym wnętrzem. Tu przeniesiono chociażby ten aparat z szybkim zapisem wideo, znany z flagowego modelu. Mamy mocny procesor. Także to jest taki kompakt, powiedzmy, wysokiej klasy. Coś, czego, prawdę mówiąc, na rynku brakowało. No ale znów, powtórzono, szerokie ramki. Tu pewnym urozmaiceniem jest to większe oczko przedniej kamery, bo ona jest szerokokątna tutaj w tym modelu. To akurat warto zaakcentować i zaznaczyć. Telefon wygląda, tak na pierwszy rzut oka, zdaje się być dosyć gruby. Stosunkowo gruby jak na swoje wymiary, ale wiecie co? Kiedy go tak obracam w dłoniach, to ta grubość jednak robi robotę, bo telefon fajnie leży w ręku i podejrzewam, że gdybym miał troszeczkę drobniejszą dłoń, to uznałbym go za bardzo wygodny. No tak, dla mnie jest on za mały, ale ja nie jestem grupą docelową, docelowym nabywcą takiego telefonu. Mamy już w ręku Sony Xperia XZ1, czyli większy z dwóch zaprezentowanych dziś modeli. Trzymam go w ręku i muszę powiedzieć tak, w dłoni leży bardzo fajnie. Czytnik odcisku palca jest moim zdaniem idealnym rozwiązaniem. Jest w przycisku włącznika i no, nie ma siły, żeby w niego nie trafić. I w zasadzie palec zawsze przykładamy w ten sam sposób, czy to prawą dłonią, czy lewą. Jak sobie przypiszemy odciski, to zawsze będzie to działało fajnie. Nie podobają mi się te szerokie ramki. No kurczę, trochę tu za dużo pustego miejsca. Na szczęście no, nie są tak całkowicie zmarnowane, bo jeden głośnik tu mamy, kamerę, czujniki. Na dole też jest jeden głośnik. Ja bym, prawdę mówiąc, przeniósł logo na dół, a to jest moje osobiste odczucie. No nie będę tutaj z designerami Sony dyskutował. Telefon jest w sumie dosyć smukły. Krawędzie nabrały zaokrągleń, ale to nadal jest ta dobrze nam znana stylowa Sony. Taki skromny, dość surowy wygląd telefonu, ale może się on podobać. Nowością jest oczywiście tutaj ta oprawa diody doświetlającej czujników i anteny NFC, ale to jest bardziej kosmetyka niż jakaś poważna ewolucja w designie. Jeżeli chodzi o specyfikację, dane techniczne, możliwości telefonu, odsyłam Was do MGSM-a. Tam będzie obszerny artykuł na temat nowych telefonów Sony. Znajdziecie tam również oczywiście specyfikacje.